Ojciec Święty bardzo lubił słuchać tego, co się właśnie jakieś pytania zadał, czy ktoś sam mówił, żeby opowiadać o swoich sprawach. Ojciec Święty, tak sądzę, że przynajmniej raz do roku na te posiłki do siebie zapraszał wszystkich księży polskich, którzy pełnili tam jakieś funkcje w Rzymie i prawdopodobnie od nich wiedział. Na czym ta ich praca polega, więc to jak ja bywałem, czy Ksiądz Kiernikowski, ówczesny rektor Papieskiego Instytutu Polskiego, no to opowiadaliśmy właśnie o, o, o studentach, o tym, jakie są, jakie są ich osiągnięcia, ewentualnie jakie są tam kłopoty ale i jak gdy mówię gdyby takie ogólne wrażenie przyszło określić, to przede wszystkim ojciec święty bardzo uważnie słuchał widać było że, że słucha tego co się do niego mówi no i druga sprawa która też tak bardzo mnie do dzisiaj zaskakuje a jednocześnie budzi podziw to to że ojciec święty był bardzo uprzejmy zawsze dziękował za przyczesz w końcu to on robił zaszczyt, zapraszając do, do siebie, a on jednak zawsze podziękował za przyjście, że, że, prawda, że, że ktoś tam znalazł czas, że przyszedł, więc to mówię, takie, takie dwie, 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 dwie podstawowe cechy, które ja bym tak wypunktował z tych spotkań, właśnie to, że Ojciec Święty umiał słuchać i, i właśnie, że był wdzięczny za to, że się do niego przychodzi. Może by jeszcze dodać tutaj taką też i trzecią cechę, że Ojciec Święty było widać, że kiedy ludzie do niego przychodzą, że on odpoczywa przy tym. Normalny człowiek to raczej im więcej ma interesantów, i im większa przyjdzie gromada, i to czuje się tym zmęczony. Natomiast u Ojca Świętego tego nie było. No i dzielnie mu też w tym sekundował i, i ksiądz ówczesny ksiądz Prawa dziwisz który właśnie też nigdy, nigdy nie traktował tych ludzi, którzy do Ojca Świętego przychodzą jako natrętów. Wręcz przeciwnie, jak tylko było można, to, to Y, tych ludzi właśnie prowadził. Y, tak się zdarzało, że tam do Rzymu, czy jak przyjeżdżali jacyś znajomi, czy ktoś, to y, nigdy y, ani ksiądz y, prawa Dziwisz, ani zresztą i ojciec Hejmo, tak samo, nigdy nie stawiali żadnych przeszkód, żeby, powiedzmy, bronić Ojca Świętego przed ludźmi. Tylko, oczywiście były sytuacje, kiedy się nie dało, no, ale to jest inna rzecz. A natomiast właśnie było to, że Ojciec Święty z ludźmi jednak wypoczywał i, i, i taki Chętny kontakt było widać. Tych spotkań było w rozmaitych, w no, to co ja uczestniczyłem, to każdego roku takich spotkań było kilka. No więc dla mnie powiedzmy takim najbliższym to było to, że co roku Ojciec Święty zapraszał kolegium na takie spotkanie w okresie kolędowym, opłatkowym. Te, to pierwsze, pierwsze spotkanie na Boże Narodzenie, to szczególnie mnie utkwiło w pamięci, bo Ojciec Święty zwykle śpiewał sam kolędy i śpiewając te kolędy, tak oj maluszki, maluszki, ułożył taką ekspromptu zwrotkę, że w kolegium jest nowy rektor i że tam coś już, już nie, nie pamiętam tego dokładnie, bo tego nikt nie nagrywał, ale w każdym razie to był taki, że, że w tej kolendzie właśnie tak wstawił taką o zwrotkę o rektorze. Zwykle też potem, jak już Ojciec Święty odszedł do siebie do pokoju, to była taka organizowana loteria z tych różnych tam prezentów, które Ojciec Święty otrzymywał i każdy tam coś wygrywał. Jeden, pamiętam kiedyś, jeden z księży wygrał taki taki zestaw do, do nart chyba, kombinezon i coś. Ja kiedyś wybrałem też takie buty czerwone papieskie, a w środku był, to, to, gdzie, pod, pod, znaczy pod podeszwą czy nad podeszwą był Jan Paweł II. Wy, wy, były to olbrzymie buty, pewne dla no, Ojca Świętego za, za duże i dla mnie. Podarowałem jednemu z kolegów, ale i, i, i zawsze coś, coś takiego było. Mnie się wydaje, że rytuał tych porannych przyświętych był zawsze taki sam. I ja uczestniczyłem nie tylko z kolegium, ale czasem z jakimiś gośćmi zaproszonymi, czy, czy z rodziną. Czy... Więc było w ten sposób, że wprowadzano tych uczestników tej mszy świętej. Czasem to było kilkanaście osób, czasem kilkadziesiąt, no chyba więcej tak jak trzydzieści, czterdzieści pewno nie było, bo, bo, bo tam kaplica nie była aż tak duża. I kiedy nas wprowadzano do kaplicy, ojciec święty już od jakiegoś tam czasu trwał na modlitwie, medytację sobie odprawiał, bo raczej nie, nie czytał nic, nie. nie. I, no a myśmy się w te osoby zaproszone po cichutku, po cichutku siadały. I, I wtedy Ojciec Święty no, w pewnym momencie kończył swoją modlitwę, ubierał się do Mszy Świętej, była tam msza święta normalnie, świecy przystępowali do Komunii Świętej z rząd Ojca Świętego, i potem znów Ojciec Święty wracał sobie na klęcznik, żeby odprawić dziękczynienie, a nas przeprowadzano do, tej, do, do biblioteki, tam w koło e, się stawało i Ojciec Święty, Ojciec Święty podchodził do, do, do każdego i króciutko tam rozmawiał, informował się kto jest kim. Tak, Ojciec Święty, zresztą takim też tematem, do którego często wracał, było to, że w Kolegium, Kolegium miało trzy piętra, to dosyć takie wysokie i teraz jeszcze i nie było windy. I, i, i to kiedyś żartem było powiedziane, że, że wtedy ktoś tak sobie zażartował, że jeżeli Ojciec Święty zostanie papieżem, to czy, o, czy ufunduje windę. I, i, I to o tyle jest prawdą, że ja miałem dostęp do nagrań z pierwszej wizyty Ojca Świętego w kolegium, i rzeczywiście Ojciec Święty w czasie tej pierwszej wizyty przypomniał, że ktoś tak powiedział, no i tę windę potem sfinansował. To było taką legendą utrwaloną w kolegium, że właśnie taka była mowa, że Ojciec Święty obiecał, no i że potem obietnicy dotrzymał. Ja nawet początkowo sądziłem, że to może taka jedna z takich pobożnych legend, dopóki właśnie nie dotarłem do tego nagrania na taśmie magnetofonowej, że jednak Ojciec Święty sam przy kolacji do tego nawiązał i o tym mówił. Zawsze i, 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 i kiedykolwiek była mowa o kolegium, to ojciec święty zawsze sobie natychmiast mówił, że zna, że mieszkał, że jakichś takich szczegółów sobie, jak mówię, nie przypominał, bo raczej wspominał, raczej wspominał te, te osoby, szczególnie księdza biskupa Jędraszewskiego obecnego, ale też i innych studentów, no i oczywiście samego księdza biskupa Michalika, Natomiast no, jakiś takich, to raczej o nim były, były takie wspomnienia, że właśnie, że spacerował z księżmi tam na tarasie i dyskutowali. Na, na jakieś tam tematy filozoficzne. Mówią też, że ponieważ był taki dosyć, przed księdzem Michalikiem był taki dosyć jeszcze srogi rektor, może nie tyle srogi, co jeszcze spo, z poprzedniego pokolenia, więc dość wcześniej to kolegium zamykał. No i podobno też raz się zdarzyło, że ksiądz kardynał, z tym, że studenci mieli już na tą metodę, bo po prostu pukało się, do, pukał jeden drugiemu do okna, no i, i go wpuszczali. No i właśnie, że po, po z tym, że jak mówię tego, o Ojca Świętego nie słyszałem o tym. Natomiast z tych opowieści, które kursowały, że Ojcu Świętemu też się przez to okno zdarzyło wejść kiedyś. Zupełnie od, odrębnym rozdziałem są samochody, z których Ojca święty, których, którymi Ojciec Święty jeździł, o których też potem narosły rozmaite legendy, między innymi Ojciec Święty, tak jak każdy inny biskup, to samo kolegium wtedy miały dwie, kolegium miało dwa samochody, Audi chyba i takiego Forda. Z chyba z 76 roku, czy któregoś. I oczywiście, jak y, przyjeżdżał jakiś biskup, ksiądz kardynał Wojtyła, tak samo, no to brat zakonny czy rektor jechał, jechał prawda, na lotnisko. Go przywoził, potem odwoził, trzeba było pojechać do Watykanu y, i, i takie były. No i właśnie y, te dwa samochody, y, jak ja jeszcze przyszedłem, to już tego Audi nie było. Natomiast był jeszcze ten Ford, y, który zresztą wiele lat służył, no a potem, kiedy już to nie, nie można go było ze względów technicznych dłużej przedłużyć rejestracji, więc ja go podarowałem, może za dużo przekazałem, powiedzmy, do, na Via Cassia, gdzie jest to muzeum, to, gdzie jest to muzeum, Jana Pawła II, to no żeby tam sobie po prostu jako pamiątka po Ojcu Świętym był. No i tam ówczesny, ówczesny administrator, jak się zebrała rada fundacji Jana Pawła II, to dał taki pomysł, żeby tu może zbudować jakiś taki klosz nad tym, z pleksi. A jeden z księży amerykańskich powiedział, że to lepiej sprzedać i że on zorganizuje aukcję no i wtedy, i wtedy ten samochód kupił jakiś, jakiś człowiek, o ile pamiętam, no to, to chyba tam 40 tysięcy dolarów było, czy w każdym razie taka suma. Natomiast później od niego odkupiono za jakąś zawrotną sumę, tam z 500 tysięcy dolarów, gdzieś dokładnie nie pamiętam, to zresztą w internecie było. No i, i już potem, jak, jak już ten samochód poszedł sprzedaż, to już rozmaite do niego dorabiano legendy, że Ojciec Święty pokrył mu z Watykanu, nim wyjeżdżał, że że prawda, że ojciec święty w ogóle nie wiem czy, czy sam samochód prowadził. Po drugie, gdzie tam na Watykanie, to już, jak już został ojcem świętym, to nie wiem, może przypadkiem gdzieś ten samochód widział, ale przecież nikt by ojca świętego takim takim tam małym samochodem już starym nie ośmielił się nawet wozić. Mnie się wydaje też, że w, w tamtych czasach po prostu to było spotkanie, te spotkania miały charakter no, spotkań przyjacielskich. Dzisiaj może no, ktoś by pytał się o jakieś nadzwyczajne przeżycia, nadzwyczajne. ktoś odwiedza w święta swoją rodzinę, prawda, no to to nie ma jakichś tam, może mieć, ale na ogół nie ma jakichś nadzwyczajnych przeżyć. To się rozmawia o codziennych sprawach, to jest, to jest posiłek, to jest spotkanie, i dlatego dla mnie te spotkania z Ojcem Świętym to oczywiście ekspost, to bardzo je cenię i jestem wdzięczny, ale tak na bieżąco to były takie spotkania rodzinno-przyjacielskie. No, to człowiek wiedział, że że idzie prawda, do Ojca Świętego, wiedział, że to no, jest osoba wysoko postawiona, ale z drugiej strony też wiedział, że nie idzie po jakieś, na koturnach, żeby tam jakieś odgrywać sceny, sceny czy, czy, to, czy to religijne, czy, 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 czy polityczne, czy jakieś inne. Tylko idzie na spotkanie no, z tym przyjacielem, który wprawdzie jest postawiony wysoko, ale jednak chce być przyjacielem. Więc jak był prezydent Wałęsa, to chyba ja jeszcze nie byłem w korpusie dyplomatycznym, wydaje mi się. Wiem tylko z, z tego jego, to tylko pamiętam to spotkanie z Polonią, w jakiejś to było sali takiej dużej, no i tam był też tłum ludzi, i ja tak stałem gdzieś w kącie za, za plecami innych. Natomiast pan prezydent Wałęsa, zanim został prezydentem, to właśnie kiedy był Ojca Świętego, to nawet nocował w kolegium i potem, i potem było takie spotkanie w Castel Gandolfo, bo to było latem. Więc ksiądz Dziwisz wtedy, chyba ksiądz Dziwisz, zarządził, że. Bo Wałęsie tak chciał, on taki zawsze był dosyć prosto więc on chciał po prostu przyjechał, nikomu tam nic nie mówił, ani ambasadom, ani nic, tylko chciał do Ojca Świętego pojechać. Więc ja najprzód. Na prośbę tych ambasadorów, obydwóch i przy stolicy apostolskiej, i przy państwie włoskim, na kolację ich zaprosiłem z Wałęsą. I wtedy otrzymaliśmy telefon, że to spotkanie z Ojcem Świętym musi być w pełnej Gali, to znaczy, żeby tu przedstawiciele byli również Polonii, czyli skazano konkretnie tam mnie, ojciec Hejmo, ktoś tam jeszcze. I zresztą pierwszy raz wtedy w tej mojej karierze dyplomatycznej było tak, że jak do, do y, pomszy świętej, do Ojca Świętego, to y, był taki oczywiście margrabia, tam jakiś z łańcuchem, i każdą osobę przyprowadzał do Ojca Świętego od drzwi i przedstawiał. Więc również i mnie, i ojca Hejmo, którzy przecież no, byliśmy w końcu tam znani, ale taki, taki był protokół dyplomatyczny właśnie w, y, wtedy. Chyba istotą świętości jest to, że człowiek w swoim życiu. Potrafił wypełnić wolę Bożą. No, niby każdy człowiek się o to stara, ale nie wszystkim się, yy, nie wszystkim się to tak udaje, czy też może nie wszyscy tak konsekwentnie od początku czuwają nad tym, żeby do tej woli Bożej się dopasować, że potem gdzieś na marginesy, na margines chodzi. No dla mnie, kiedy się porównuje osoby różnych czy życiorysy, tylu najrozmaitszych świętych, to nie ulega żadnej wątpliwości, że, że, że to był człowiek święty. Bo mówię, on w sposób, no, na ile ludzka ułomność pozwala, jednak no, w sposób doskonały tę wolę Bożą realizował i to do samego końca. A z tych, jak mówię, tych osobistych moich spotkań, no to właśnie jak mówię, to on to robił z radością, on to robił z otwartością, z wielką życzliwością, z wdzięcznością. Także nie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że, że jest święty.